alternatywa. Albo wdać się w ostatnią bitwę, albo Buniaczenko i Zwieriow, druga dywizja, wydali zgodne rozporządzenia. Żadnej bitwy. To też przejaw rosyjskiego charakteru. A może jednak w końcu to przecież nasi. Wiele było potem więziennych opowieści o wypadkach takiego poddawania się w zapamiętaniu albo i popijanemu naszym. 12 maja dobrze uzbrojona pierwsza dywizja w pełnym komplecie, ukryta w lasach, dostała rozkaz rozejść się. Przebierali się w cywilne ubrania, odprówali dystynkcje, palili dokumenty i strzelali sobie w łeb. W nocy zaczęła się oblawa. Sowieckie wojska zabiły na miejscu i wzięły do niewoli 10 tysięcy ludzi. Reszta przedarła się do zony amerykańskiej, ale większa ich część została wydana sowieckim władzom. To samo stało się z ludźmi z drugiej dywizji, z lotnictwa, z oddziałów wydzielonych. Niektórzy spędzili w amerykańskich obozach całe długie miesiące, grupa meandrowa. Może było w tym amerykańskie niedbalstwo, a może zachęta do ucieczek na własną rękę, ale trzymano ich o głodzie, jak przedtem u Niemców, i bito, i szturchano kolbami, ale pilnowano byle jak. Ten i ów więc uciekł, ale większa część została. Zaufanie do Ameryki? Przekonanie, że Amerykanie niezdolni są do zdrady? Dość, że zostali i czekali na swój straszny los. A już ich toczyła i sowiecka agitacja, i epidemia wzajemnych oskarżeń i depresja. Jedna grupa po drugiej, generałowie, oficerowie, żołnierze w 1945 i w 1946 roku wydani zostali sowieckiej władzy dla zakończenia porachunku. 2 sierpnia 1946 roku sowieckie gazety opublikowały komunikat o wyroku Kolegium Wojennego Sądu Najwyższego w sprawie Własowa i 11 jego najbliższych współpracowników. Kara śmierci przez powieszenie. W tym samym miesiącu, maju 1945 roku, w Austrii podobnie lojalną operację sojuszniczą, o której ze zwykłą skromnością nic u nas nie pisano, przeprowadziła również Anglia. Oddała ona sowieckiemu dowództwu korpus kozacki, 40 do 45 tysięcy szabel, który przedostał się z Jugosławii. Akt ten nosił podstępny charakter i utrzymany był w najlepszych tradycjach angielskiej dyplomacji. Chodzi o to, że kozacy zdecydowani byli walczyć do upadłego, albo jechać za ocean, choćby do Paragwaju, choćby do Indochin, byle nie dać się wziąć żywcem. Anglicy zapewnili kozakom najlepsze wojskowe racje żywnościowe, wydali znakomite angielskie sorty mundurowe, obiecali przyjęcie ich we własne szeregi, urządzali już nawet parady. Dlatego żadnego podejrzenia nie wywołała propozycja, aby kozacy oddali broń pod pretekstem jej unifikacji. 28 maja wszystkich oficerów od Esau w górę, ponad 2000 ludzi, zaproszono oddzielnie od żołnierzy do miasta Judenburg, rzekomo na spotkanie z feldmarszałkiem Aleksandrem w sprawie losów korpusu. W czasie drogi oficerowie podstępem zostali otoczeni przez silny konwój, Anglicy bili ich do krwi, następnie kolumna aut wioząca kozaków przeszła pod opiekę sowieckich czołgów, a gdy wjechała do Judenburga, czekały już na nią zgromadzone półkolem więzienne suki, obok których stali już konwojenci z gotowymi spisami. I nawet nie było z czego się zastrzelić czy zasztyletować. Całą broń już im skonfiskowano. Kozacy rzucali się z wysokiego wiaduktu na bruk szosy i do rzeki. Większość wydanych w ten sposób generałów, byli to emigranci porewolucyjni, sojusznicy tych samych Anglików podczas I wojny światowej. W trakcie wojny domowej w Rosji Anglicy nie zdążyli im podziękować, spłacali więc swój dług teraz. W ciągu następnych dni Anglicy tak samo podstępnie wydali również szeregowych, odsyłając ich pociągami oplecionymi drutem kolczastym. 17 stycznia 1947 roku sowieckie gazety opublikowały komunikat o śmierci na szubienicy kozackich atamanów Piotra Krasnowa, Szkuro i jeszcze kilku. Tymczasem w dolinie Drawy, obok miasta Lienc,
stanęło obozem, zwał się Kazaczistan, 35 tysięcy ludzi przybyłych z terenu Włoch. Byli tam również kozacy zdolni do walki, ale też wielu starców, dzieci i bab. I nikt nie chciał wracać nad ojczyste kozackie rzeki. To jednak nie wzruszyło angielskich serc i nie przyćmiło ich demokratycznego rozsądku. Angielski komendant, major Davis, którego nazwisko z pewnością wejdzie teraz do rosyjskiej przynajmniej historii, gdy trzeba uprzedzająco grzeczny, a kiedy trzeba niewiedzący co to litość, naprzód podstępem usunął oficerów, a potem otwarcie zawiadomił, że 1 czerwca nastąpi przymusowy wyjazd do sowieckiej zony. Tysiące głosów odpowiedziało mu krzykiem „Nie pójdziemy!”. Nad obozem uchodźców pojawiły się czarne flagi. W polowej cerkwi trwało nieustanne nabożeństwo. Żywi jeszcze ludzie odprawiali mszę żałobną za własne dusze. Nadciągnęły angielskie czołgi i wojska. Głośniki nadały rozkaz, aby natychmiast ładować się na ciężarówki. Tłum zaniósł pienia żałobne. Kapłani podnieśli krzyże. Młodzi otoczyli kordonem starców, kobiety i dzieci. Anglicy puścili w ruch kolby i pałki. Wyrywali z tłumu ludzi i rzucali ich na ciężarówki jak toboły, nie bacząc, czy kto ranny. Pod naciskiem szukającej ratunku rzeszy załamał się pomost, na którym stali popi. Potem poszło w drzazgi ogrodzenie obozu. Tłum rzucił się przez most na drugą stronę Drawy. Angielskie czołgi przecięły mu drogę. Wielu kozaków całymi rodzinami skakało z mostu do rzeki na pewną zgubę. Po całej okolicy angielska jednostka specjalna tropiła zbiegów i strzelała do nich. Cmentarz zabitych i rozdeptanych obejrzeć sobie można w Lieńcu. W tym samym okresie, tak samo podstępnie i bezlitośnie, Anglicy wydali jugosłowiańskim komunistom tysiące wrogów ich reżimu, którzy byli ich sojusznikami w 1941 roku. Zostali oni bez sądu wystrzelani i zlikwidowani. W Wielkiej Brytanii, w kraju wolności i niezależnej prasy, aż dotąd nikt nie zechciał opowiedzieć o tym akcie zdrady. Nikt nie uderzył na alarm. W swoich krajach ojczystych Roosevelt i Churchill czczeni są jako wcielenie rozumu państwowego. Nas zaś w trakcie naszych więziennych debat uderzała ich oczywista, systematyczna krótkowzroczność i nawet głupota. Jak mogli oni, ześlizgując się od 1941 do 1945 roku, nie zapewnić sobie żadnych gwarancji niezawisłości Europy Wschodniej? Jak mogli oni za nędzne świecidełko czwórdzielnego Berlina, który miał stać się później dla nich piętą achillesową, oddać wielkie połacie Saksonii i Turyngii? I jaki sens strategiczny i polityczny miało dla nich wydanie w ręce Stalina na pewną śmierć kilkuset tysięcy uzbrojonych sowieckich obywateli, którzy zdecydowani byli za nic się nie poddawać? Powiadają, że tym kosztem chcieli zapewnić sobie udział Stalina w wojnie z Japonią. Mając już w ręku bombę atomową, płacili więc Stalinowi, by raczył tylko okupować Mandżurię, wzmocnić w Chinach pozycję Mao Tse-tunga, a w Korei Kim Il-sena. Czy to nie ubóstwo myśli politycznej? Gdy potem wypchnięto Mikołajczyka, gdy wykończono Benesza i Masaryka, gdy Berlin był blokowany, gdy płonął i zasnuwał się milczeniem Budapeszt, gdy dymiła się Korea, a konserwatyści brali nogi za pas pod Suezem, czy nawet wtedy ci z nich, którzy odznaczali się pamięcią, nie przypomnieli sobie choćby epizodu z kozakami? Ale to też był zaledwie początek. Przez cały 1946 i 1947 rok wierni Stalinowi zachodni sojusznicy wydawali mu ciągle i bez ustanku sowieckich obywateli na pewną zgubę, wbrew ich woli, zarówno byłych wojskowych, jak zwykłych cywilów, byle tylko mieć już z głowy tę ludzką gmatwaninę. Wysyłano ich ciupasem z Austrii, Niemiec, Włoch, Francji, Danii, Norwegii, Szwecji, z amerykańskich zon okupacyjnych. W angielskich zonach w tych latach istniały obozy koncentracyjne, może i nie lepsze od hitlerowskich.
przykładem Wolfsberg w Austrii. Kobietom kazano tam ścinać nożyczkami po jednej trawce, każde 11 ździebełek okręcać 12 i wiązać takie snopki przez długie godziny, przy czym wolno im było jedynie schylać się, ale nie kucać. Że takie rzeczy możliwe są w kręgu brytyjskiej, parlamentarnej tradycji, zmusza do poważnej zadumy nad prawdziwą grubością błonki naszej cywilizacji. Wielu Rosjan przez wiele lat powojennych żyło na Zachodzie na lipnych papierach w ciągłym strachu, że zostaną wysłani do ZSSR i drżąc przed anglosaską administracją, tak jak niegdyś drżeli na myśl o NKWD. Gdzie nie było niebezpieczeństwa deportacji, tam bez żadnych przeszkód buszowali sowieccy agenci, całymi tłumami, bez skrupułów w biały dzień wykradając i porywając żywych ludzi z ulic zachodnich metropolii. Oprócz pośpiesznie kleconych dywizji Własowa, wiele jeszcze innych rosyjskich oddziałów dalej kisło w głębi niemieckiej armii, w niemieckich uniformach, utrudniających ich identyfikację. Koniec wojny zastał je na różnych odcinkach i nie dla wszystkich był jednakowy. Kilka dni przed moim aresztowaniem ja też znalazłem się pod ogniem Własowców. Jednej nocy w końcu stycznia rosyjska jednostka, chcąc wyrwać się z kotła na zachód, zaatakowała nasze pozycje bez przygotowania artyleryjskiego w ciszy. Front nie był ciągły, szybko więc wklinowali się w głąb i wzięli w kleszcze moją wysuniętą baterię, także ledwie zdążyłem ją wycofać ostatnią, wolną jeszcze drogą. Ale później wróciłem tam znów, żeby odciągnąć w bezpieczne miejsce uszkodzoną ciężarówkę i przed świtem zobaczyłem, jak skupiwszy się na śniegu, w białych drelichach maskujących, poderwali się nagle do ataku, runęli z krzykiem hurra na pozycje ogniowe dywizjonu 152 mm pod Adlik Schwenkitten i obrzucili 12 ciężkich dział granatami, nie dając im czasu na jedną choćby salwę. Ścigana przez ich pociski świetlne, ostatnia grupka naszych chłopców uciekała 3 kilometry po nieprzetartym śniegu, aż do mostu na rzeczce Pasargę. Tam ich dopiero zatrzymano. Wkrótce potem zostałem aresztowany i oto przed samą paradą zwycięstwa siedzieliśmy teraz wszyscy razem na butyrskich narach. Ja dopalałem szluga po nich, a oni po mnie i do pary, z którymi z nich wynosiłem nieraz sześciowiadrowy kibel. Wielu Własowców, podobnie jak tymczasowych szpiegów, byli to ludzie młodzi, urodzeni między 1915 a 1922 rokiem. Należeli więc do tego młodego, niewiadomego plemienia, które w imieniu Puszkina skwapliwie witał zabiegany Łunaczarski. Większość z nich trafiała do formacji wojskowych z woli takiego samego przypadku, jaki sprawił, że w sąsiednim obozie ich towarzysze stawali się szpiegami. Zależało to od tego, jaki werbownik przyjechał. Werbownicy klarowali im z drwiną, byłoby to drwiną, gdyby nie było prawdą. Stalin się was wyrzekł, Stalin gwiżdże na was. Sowiecka sprawiedliwość postawiła ich poza sowieckim prawem wcześniej, niż sami oni poza tym prawem się postawili. Więc zapisywali się. Jedni tylko po to, aby wyrwać się z obozu śmierci, inni licząc na to, że będą mogli potem przejść do partyzantów. I przechodzili, i walczyli później jako partyzanci. Ale wedle stalinowskiej miarki to wcale nie wpływało na złagodzenie wyroku. Jednakże tego i owego nie przestawał dręczyć haniebny 41 rok, zapierająca dech porażka po tylu latach przechwałek. Ten i ów zaczął jednak uważać Stalina za głównego winowajcę tych oto nieludzkich obozów. I tacy też zapragnęli powiedzieć coś w swoim imieniu, zdać sprawę ze swego strasznego doświadczenia, że są też cząsteczkami Rosji i chcą wpływać na jej przyszłość, a nie być jedynie igraszką,
ofiarą cudzych błędów. Określenie Własowiec brzmi u nas podobnie do terminu gnój. Wydaje się, że kala on usta samym już swoim dźwiękiem. Dlatego też nikt nie ośmiela się wymówić dwóch, trzech zdań, których podmiotem byłoby to słowo. Ale historii w ten sposób pisać nie można. Dziś, gdy minęło już ćwierć wieku, gdy większość z nich zginęła już w obozach, a pozostali jeszcze przy życiu dogorywają na dalekiej północy, chciałbym, aby te stronnice uprzytomniły czytelnikom, że jest to zjawisko w dziejach właściwie niebywałe. Kilkaset tysięcy młodych ludzi, wielu od 20 do 30 lat, chwyciło za broń przeciw własnej ojczyźnie w sojuszu z najgorszym jej wrogiem. Tylu właśnie było obywateli sowieckich w Wehrmachcie, w przedwłasowskich i własowskich formacjach, w kozackich, muzułmańskich, nadbałtyckich i ukraińskich jednostkach i oddziałach. Może warto się zastanowić, któż tu jest bardziej winien, ta młodzież czy siwowłosa ojczyzna? Że nie sposób objaśnić tego biologiczną skłonnością do zdrady, że tu muszą być jakieś przyczyny o charakterze społecznym, bowiem, jak powiada stare przysłowie, nie od obroku koń się narowi. I tak to sobie wyobraźcie. Błonia i uganiają się po nich znarowione, wygłodzone, oszalałe konie. Siedziało jeszcze tej wiosny w celach wielu rosyjskich emigrantów. Wyglądało to niemal jak we śnie. Powracała zapadła w otchłań historia. Dawno już były dopisane do końca i zatrzaśnięte tomy wojny domowej, wyczerpane jej problemy, uporządkowane według podręcznikowej chronologii wydarzenia. Działacze białogwardyjscy dawno już zaliczani są nie tyle do naszych współczesnych, ile do zjaw bezpowrotnie minionej przeszłości. Według naszych sowieckich pojęć, jeśli rosyjska emigracja, rozproszona w sposób o wiele bardziej radykalny niż pokolenia Izraela, jeszcze w ogóle wegetowała, to tylko jako gromada taperów w plugawych knajpach, lokajów, praczek, żebraków, morfinistów, kokainistów, schodzących do grobu trupów. Aż do wybuchu wojny 1941 roku żaden ślad w naszych gazetach, w górnej beletrystyce i krytyce artystycznej nie pozwalał domyślać się, a nasi syci mistrzowie nie pomogli nam w orientacji, że rosyjska zagranica jest wielkim światem duchowym, że rozwija się tam filozofia rosyjska, że działa tam Bułhakow, Bierdiajew, Łoski, że rosyjska sztuka zdobywa świat, że są jeszcze Rachmaninow, Szaliapin, Benoit, Diagilew, Pawłowa, chór kozacki Żarowa, że prowadzi się głębokie badania nad Dostojewskim, w tym okresie całkowicie u nas wyklętym, że publikuje niezwykły pisarz Nabokow Sirin, że żyje jeszcze Bunin i że coś przecież napisał w ciągu tych lat 20, że wydawane są pisma literackie, wystawia się sztuki, odbywają się zjazdy ziomkostw, dźwięczy mowa rosyjska, że emigranci nie porzucili obyczaju żenienia się z Rosjankami emigrantkami, te zaś rodzenia im dzieci, to znaczy naszych rówieśników. Pojęcie o emigrantach, jakie sobie w naszym kraju wyrobiono, było tak fałszywe, że gdyby ktoś przeprowadził masową ankietę, po czyjej stronie byli emigranci w wojnie hiszpańskiej, wszyscy jednogłośnie by odpowiedzieli po stronie Franka. W naszym kraju po dziś dzień ludzie nie wiedzą, że znacznie więcej białych emigrantów walczyło po stronie republikanów. We Francji otoczonymi niechęcią, izolowanymi wyjątkami byli Dymitr Mereszkowski i Zinaida Hippius, którzy opowiedzieli się za Hitlerem. W trybie anegdoty, a może nie tylko, sam Denikin chciał wojować z Hitlerem po stronie Związku Sowieckiego i Stalin przez jakiś czas omal czy nie zamierzał ściągnąć go do kraju, nie jako siłę bojową zapewne, lecz jako symbol jedności narodowej. Podobnie jak całemu Zachodowi, tak też rosyjskiej emigracji po 25 latach nie starczało doświadczenia,
kontaktu z sowieckim życiem na tyle, by trzeźwo móc patrzeć na wypadki. Stąd takie objawy emigranckiego zamieszania, jak pytanie, czy można podać rękę Własowcowi? Jedni, bo trzeba zawsze być z Rosją, inni, że trzeba zawsze być po stronie demokracji. Między starą emigracją a nową, posowiecką, wynikło niemało zwad, nieporozumień i podczas wojny pod okupacją niemiecką i później w obozach alianckich. To prawda, że uformował się ochotniczy emigrancki korpus strzelecki, który miał ruszyć na front wschodni, 15 tysięcy ludzi, ale Niemcy posłali go do walki z Tito. Do wojny tam nie doszło. Ustaliło się coś w rodzaju neutralnej nieinterwencji. Podczas okupacji Francji bardzo liczni emigranci, starzy i młodzi, wstąpili do ruchu oporu, a po wyzwoleniu Paryża walili hurmą do sowieckiego poselstwa z podaniami o powrót do ojczyzny. Ich hasłem było Rosja taka czy inna, byle Rosja. I tym dowiedli oni, że wcześniej też nie udawali swojej miłości do swego kraju. W więzieniach lat 45-46 byli niemal szczęśliwi, że te kraty i ci strażnicy to wszystko swoje, rosyjskie. Ze zdziwieniem patrzyli na sowieckich chłopców skrobiących się w głowę. Na diablaśmy tu wracali. Po to nam ciasno było w Europie? Zgodnie z tą samą stalinowską logiką, w myśl której musiał iść do obozu każdy człowiek sowiecki, który kiedyś był za granicą, jakże mogli uniknąć tego losu emigranci? Na Bałkanach, w Europie Centralnej, w Harbinie zamykano ich zaraz po przyjściu wojsk sowieckich. Brano jak swoich z mieszkań i prosto z ulicy. Zabierano chwilowo tylko mężczyzn i to też z początku nie wszystkich, lecz tych, którzy w jakikolwiek sposób zaznaczyli swoją obecność na terenie polityki. Ich rodziny były później dosyłane etapem, tam gdzie tradycyjnie zsyłano Rosjan. Niektóre zostały na wolnej stopie w Bułgarii i Czechosłowacji. Tym z Francji dawano obywatelstwo sowieckie z honorami i kwiatami. Posyłano z komfortem do starego kraju i tam dopiero pakowano, gdzie należy. Dłuższa mitręga była za to z emigrantami z Szanghaju. W 1945 roku jeszcze tam nie można było ich dosięgnąć, ale przyjechał pełnomocnik rządu sowieckiego i opublikował dekret Prezydium Najwyższego Sowietu. Amnestia dla wszystkich emigrantów. No, czy można nie wierzyć czemuś takiemu? Toć rząd kłamać nie może. Czy był rzeczywiście taki dekret, czy nie? Organom w żadnym razie rąk nie wiązał. Szanghajscy Rosjanie dali wyraz swemu zachwytowi. Powiedziano im, że mogą brać tyle i takich rzeczy, ile tylko zechcą. Zabrali również samochody, ojczyźnie się przydadzą. Wybierać sobie miejsca zamieszkania wedle chęci i pracować, rzecz oczywista, w każdym fachu. Z Szanghaju odpływali parowcami. Już te statki miały rozmaite losy. Na niektórych z nich, z nieznanych powodów, w ogóle nie dawano jeść. Różnie też układały się dzieje tych ludzi, gdy zawinęli już do portu Nachotka, jednego z głównych punktów transportowych Gułagu. Prawie wszystkich pakowano do wagonów towarowych, jakby już byli więźniami, tyle że nie było jeszcze prawdziwego konwoju z psami. Niektórych dowożono do jakichś okolic zamieszkanych, do miast i rzeczywiście pozwalano im na jakieś 2-3 lata spokoju. Innych od razu zawożono tym samym pociągiem do obozu gdzieś na Zawołżu. Wyładunek odbywał się w lesie, zrzucano ich z wysokiego nasypu razem z białymi fortepianami i żardynierkami. W latach 48-49 dalekowschodnich reemigrantów, którzy się jeszcze uchowali, wyskrobywano do czysta i wsadzano za kraty. Gdy byłem 9-letnim chłopcem, chętniej niż powieści Juliusza Werna czytywałem granatowe broszurki Szulgina, sprzedawane wtedy najspokojniej w świecie w każdym kiosku. Był to głos ze świata tak zdecydowanie już skazanego na niebyt, że najdziksza nawet fantazja nie mogła czegoś takiego wymyśleć. Upłynie mniej niż 20 lat, a kroki autora i moje
przetną się niewidzialnymi liniami w milczących korytarzach wielkiej Łubianki. Co prawda, jego samego spotkałem nie wówczas, a dopiero 20 lat później, ale wielu emigrantom starszego i młodszego pokolenia miałem okazję się przyjrzeć wiosną 1945 roku. Z rotmistrzem Borszczem i pułkownikiem Mariuszkinem znalazłem się kiedyś na przeglądzie lekarskim i żałosny widok ich gołego, pomarszczonego, ciemnożółtego, już nie ciała nawet, ale truchła, wciąż mi jeszcze stoi przed oczyma. Aresztowano ich, gdy byli o krok od grobu. Wieziono kilka tysięcy kilometrów do Moskwy. I tutaj, w 1945 roku, najpoważniej w świecie przeprowadzano śledztwo w sprawie ich walki z władzą sowiecką w roku 1919. Tak już jesteśmy przyzwyczajeni do gromadzenia się aktów niesprawiedliwości w dziedzinie śledczo-sądowej, że przestaliśmy rozróżniać stopnie tego zjawiska. Ten rotmistrz i ten pułkownik byli kadrowymi oficerami carskiej armii rosyjskiej. Mieli już obaj ponad 40 lat, z których 20 spędzili w szeregach, gdy telegraf przyniósł wiadomość, że w Piotrogrodzie zdetronizowano imperatora. 20 lat wiązała ich przysięga dana carowi. Teraz zaś z bólem serca i może nawet mrucząc po cichu zgiń przepadnij, złożyli jeszcze przysięgę na wierność rządowi tymczasowemu. Więcej nikomu już nikt im nie kazał przysięgać, bo wojsko w ogóle się rozpadło. Nie podobał im się porządek, przy którym zrywano na ramienniki i zabijano oficerów. Było więc naturalne, że połączyli się z innymi oficerami, aby z tym porządkiem walczyć. Tak samo naturalne było, że Czerwona Armia biła się z nimi i spychała ich do morza. Ale czy byłyby jakiekolwiek podstawy do sądzenia ich, a do tego po upływie ćwierć wieku w kraju, w którym istnieją choćby kiełki myśli prawniczej? Przez cały ten czas zajmowali się oni wyłącznie sprawami prywatnymi. Mariuszkin aż do samego aresztowania, Borszcz zaś co prawda znalazł się w taborach kozackich w Austrii, ale właśnie nie w szeregach, lecz w taborach wśród starców i bab. Jednakże w 1945 roku, w samym pępku naszego systemu prawnego, wysunięto przeciw nim następujące oskarżenia o działania mające na celu obalenie władzy rad robotniczo-chłopskich, o wtargnięcie z bronią w ręku na terytorium sowieckie, to jest o to, że nie wyjechali natychmiast z Rosji, o której w Piotrogrodzie oznajmiono, że jest sowiecka, o okazywanie pomocy międzynarodowej burżuazji, której nawet przez sen nie widzieli, o pełnienie służby w formacjach kontrrewolucyjnych rządów, to znaczy pod rozkazami swoich własnych generałów, którym całe życie podlegali. I wszystkie te paragrafy 58 artykułu wchodziły w skład kodeksu karnego, który nabrał mocy w 1926 roku, to znaczy 6-7 lat po zakończeniu wojny domowej. Klasyczny i nieludzki przykład działania prawa wstecz. Ponadto artykuł 2 kodeksu przewidywał, że ma on moc tylko wobec obywateli zatrzymanych na terytorium Republiki Rosyjskiej, ale ręka KGB dosięgła także nieobywateli i to we wszystkich krajach Europy i Azji. Nie mówmy tu już o przedawnieniu. Co do przedawnienia, to bardzo zręcznie przewidziano zawczasu, że do artykułu 58 nie ma ono zastosowania. Przedawnienie ma moc tylko w stosunku do naszych oprawców domowego chowu. Po co jątrzyć stare rany, którzy wyrżnęli wielokroć więcej rodaków, niż ich zginęło podczas całej wojny domowej. Mariuszkin przynajmniej odznaczał się dobrą pamięcią. Opowiadał ze szczegółami o ewakuacji noworosyjska. Barszcz zaś wpadł jakby w zdziecinnienie i gaworzył naiwnie, jaką ci to on sobie Wielkanoc urządził na Łubiance. Przez cały czas po niedzieli palmowej i przez cały Wielki Tydzień jadł tylko po pół porcji, resztę sobie odkładał, stopniowo zamieniając
czerstwy chleb świeżym. W ten sposób zebrało mu się 7 porcji i 3 dni Wielkiej Nocy mógł sobie ucztować. Że ich teraz oskarżono i sądzono, wcale nie dowodzi, że mieli jakiekolwiek dawne winy na sumieniu. To tylko dowód mściwości sowieckiego państwa za to, że przed ćwierćwieczem sprzeciwili się komunizmowi, wiodąc za to później życie bezdomnych, wysadzonych z siodła wygnańców. Od tych niedołężnych mumii emigranckich różnił się bardzo pułkownik Konstanty Konstantynowicz Jasiewicz. Dla tego człowieka koniec wojny domowej nie oznaczał zapewne końca walki z bolszewizmem. Jak tam walczył, gdzie, jakimi sposobami, tego mi nie mówił, ale poczucie, że jest dalej w szeregach, miał chyba nawet w celi. U większości z nas kłębił się w głowach chaos pojęciowy. Łamały się i rozpływały linie poglądów. On zaś miał, jak się zdawało, jasne, wyrobione zdanie o tym, co go otaczało, przy tym ta wyraźna pozycja życiowa jakoś wpływała na jego cielesną siłę, na tężyznę, na stały dynamizm. Miał lat nie mniej niż 60, głowę łysą, bez jednego włoska. Przeszedł już przez śledztwo, czekał na wyrok, jak my wszyscy. Pomocy oczywiście nie miał znikąd, ale zachował młodą, nawet różowawą cerę. Jedyny w celi gimnastykował się co rano i mył zimną wodą pod kranem. My zaś staraliśmy się nie trwonić kalorii z naszej racji więziennej. Gdy tylko między narami zwalniało się przejście, nie przepuszczał okazji i nawet tych 5-6 metrów wykorzystywał dla ruchu, wciąż wybijając krok za krokiem ze swoim profilem jak wybitym na monecie, ze skrzyżowanymi na piersi rękoma i jasnym spojrzeniem młodych oczu, patrzących tak, jakby ścian nie było. Myśmy się wciąż dziwili wszystkiemu, co z nami tu robią. Dla niego zaś wszystko, co się działo, było zgodne z oczekiwaniami. Dlatego był on w celi zupełnie osamotniony. Jego zachowanie się w więzieniu mogłem ocenić, gdy minął rok. Znów znalazłem się w Butyrkach i w jednej z tych samych cel, 70., spotkałem się z młodymi towarzyszami Jasiewicza z tej samej sprawy. Byli już po wyroku. Dostali po 10 i 15 lat. Wyrok dla całej grupy przepisany był na cienkiej przebitce i nie wiadomo dlaczego dostali oni kopię do ręki. Pierwszy w spisie był Jasiewicz. Skazano go na rozstrzelanie. Oto co więc przewidywał, co widział przez mury swoimi niestarzającymi się oczyma, podczas gdy chodził od ściany do ściany tam i z powrotem. Ale świadomość, że wierny był swojej drodze życiowej, świadomość, której sobie nie wyrzucał, dawała mu niezwykłą siłę. Wśród emigrantów był również mój rówieśnik, Igor Trońko. Zaprzyjaźniliśmy się. Obaj byliśmy osłabieni, wymiędleni, żółto-szara skóra i kości. Dlaczego w gruncie rzeczy tak się zapuściliśmy? Myślę, że przez poczucie duchowego zagubienia. Obaj chudzi, tykowaci, że byle podmuch letniego wiatru zbijał nas prawie z nóg na butyrskich spacernikach. Chodziliśmy zawsze w jednej parze, ostrożnym, starczym krokiem i porównywaliśmy równoległe drogi naszego życia. Tego samego roku urodziliśmy się obaj na południu Rosji. Jeszcześmy obaj byli przy piersi, kiedy los sięgnął do swojej zaszarganej torby, aby wyciągnąć z niej 2 słomki. Dla mnie krótszą, dla niego dłuższą. I oto jego kłębek potoczył się za morze, chociaż jego ojciec dziwny był białogwardzista. Był zwykłym, biednym telegrafistą. Nazwyczaj mnie ciekawiła możliwość wyrobienia sobie, poprzez jego zwierzenia, poglądu na życie moich rówieśników, którzy tam się znaleźli. Gdy podrastali, rodzice otaczali ich staranną opieką, mimo skromnych albo nawet kusych możliwości materialnych. Byli wszyscy doskonale wychowani. Otrzymali możliwie najlepsze wykształcenie. Rośli, nie wiedząc, co to znaczy strach i ucisk. Chociaż pewien autorytatywny nacisk białych organizacji odczuwali, póki nie stanęli na własnych nogach. Rośli tak, jakby grzechy stulecia, co poraziły całą młodzież europejską, wysoki wskaźnik przestępczości, lekkomyślność, brak koncepcji,
marnotrawienie życia, nie imały się ich, ponieważ wyrastali jakby w cieniu nieszczęścia, które spadło na ich rodziny. Gdziekolwiek mieszkali, w jakimkolwiek kraju, zawsze tylko Rosję uważali za swoją ojczyznę. Ich rozwój duchowy wspierał się na literaturze rosyjskiej, tym bardziej kochanej, że za jej zasięgiem kończyła się też ojczyzna i że ojczyzna fizyczna za nią nie stała. Współczesne piśmiennictwo było dla nich dostępne w stopniu i rozmiarze o wiele większym niż nam, ale właśnie książki sowieckie rzadko do nich docierały i ich brak odczuwali szczególnie ostro. Wydawało się im, że głównie przez to nie są w stanie pojąć tego, co jest samą istotą Związku Sowieckiego, jego świetnością i urokiem. To zaś, co do nich dociera, jest skażone, skłamane, niepełne. Ich pojęcia o naszym prawdziwym życiu były bardzo zielone, ale tak tęsknili za krajem, że gdyby w 1941 roku ich wezwano, to wszyscy by tłumnie ruszyli do Armii Czerwonej i słodziej by im było życie przy tym oddać, niż go bronić. Ci młodzi, 25- i 26-letni ludzie, już wysunęli i obronili z dużym przekonaniem kilka stanowisk myślowych. Tak więc grupa Igora należała do nieprzesądzających. Deklarowali oni, że ci, którzy nie dźwigali wraz z krajem rodzinnym całego skomplikowanego ciężaru minionych dziesięcioleci, nie mają żadnego prawa, by przesądzać, decydować z góry o przyszłości Rosji, a nawet proponować czegokolwiek. Winni tylko iść tam i wszystkie siły poświęcić dla realizacji tego, na co zdecyduje się rosyjski lud. Sporośmy przegadali, leżąc na jednych narach. O ile mogłem, o tyle wniknąłem w jego świat i spotkanie to, inne spotkania to potwierdziły, dało mi przekonanie, że odpływ znacznej części duchowych sił, jaki miał miejsce podczas wojny domowej, zabrał nam dużą i ważną gałąź rosyjskiej kultury. I każdy, kto naprawdę ją kocha, będzie dążył do ponownego zjednoczenia tych dwóch gałęzi, krajowej i zagranicznej. Tylko wówczas kultura nasza osiągnie pełnię, tylko wtedy przejawi zdolność do niezakłóconego rozwoju. Marzę, by dożyć tego dnia. Słaby jest człowiek. Słaby. Koniec końców, nawet najbardziej uparci z nas pragnęli tej wiosny zmiłowania. Krążyła taka anegdota. Oskarżony, co macie do powiedzenia w ostatnim słowie? Proszę posłać mnie, gdzie tylko chcecie, byleby tam była władza słowiecka i słońce. Nie to nam groziło, że nas pozbawią sowieckiej władzy, lecz że pozbawią nas słońca. Nikt nie miał ochoty na koło podbiegunowe, szkorbut i głód. Nie wiedzieć, czemu kwitnęła w celach legenda Altaju. Ci nieliczni, którzy tam już byli, a jeszcze bardziej ci, którzy tam nigdy nie bywali, wmawiali towarzyszom niedoli sny pełne muzyki. Altaj to dopiero kraina. Syberyjskie przestrzenie, ale klimat łagodny. Rzeki miodem płynące wśród pszenicznych brzegów. Step i góry, stada owiec, dziczyzna, ryby, ludzie, ludne, bogate wsie. Ach, zaszyć by się w tej głuszy, posłuchać czystego, dźwięcznego piania kogutów w przejrzystym powietrzu, pogłaskać dobry, poważny pysk koński i niech diabli porwą wielkie problemy, niech się o nie troszczy ktoś inny, ktoś głupszy od nas. Odpocząć by tam od wyzwiska śledczego, od nudnego gmerania w twoim życiu, od zgrzytu więziennych rygli, od celi z jej stęchłym zaduchem. Tylko jedno życie mamy, takie nikłe, takie krótkie, a my je w zbrodniczy sposób posyłamy pod kule czyichś karabinów maszynowych albo tytłamy je, Bogu ducha winne, w brudach politycznego śmietniska. Zdaje się człowiekowi, że tam, na Altaju, mógłby żyć w najniższej, nawet najciemniejszej chatynce na skraju wsi pod samym lasem. Nie po chrust, nie po grzyby,
tylko tak po prostu poszedłby do tego lasu i objąłby dwa pnie, miłe moje. Nic mi nie trzeba więcej. Sama już wiosna nawoływała do miłosierdzia. Tej wiosny kończyła się taka ogromna wojna. Widzieliśmy, że nas, aresztantów, płyną miliony i że mnogie jeszcze miliony spotkamy w obozach. Toć być nie może, aby ludzi zostawiono za kratami po największym w świecie zwycięstwie. Trzymają nas tylko tak sobie dla postrachu, żebyśmy czasem nie zapomnieli. To jasne, że będzie wielka amnestia i wszystkich nas szybko wypuszczą. Ktoś nawet przysięgał, że sam czytał w gazecie odpowiedź Stalina na pytania jakiegoś amerykańskiego korespondenta, jak się nazywał, nie pamiętam, gdzie było powiedziane, że po wojnie będzie u nas taka amnestia, jakiej jeszcze świat nie widział. I innemu sam śledczy z całą pewnością mówił, że będzie u nas wkrótce powszechna amnestia. Dla śledztwa takie pogłoski były korzystne. Osłabiały one naszą wolę. Czort z nimi, podpiszemy, to i tak nie na długo. Ale do miłosierdzia trzeba rozumu. Nie słuchaliśmy tych niewielu trzeźwych wśród nas, którzy krakali, że nigdy w ciągu ćwierci stulecia nie zdarzyła się amnestia dla politycznych i że nigdy jej nie będzie. A jeszcze jakiś znawca więzienny, zwykle konfident, rwał się do sprzeczki, ależ w 27 roku, na dziesięciolecie października, wszystkie więzienia były puste, wywieszono na nich białe flagi. Ten wstrząsający miraż białych flag na więzieniach, dlaczego właśnie białych, szczególnie wzruszał. Z okazji amnestii w 1927 roku wypuszczono 7,3% więźniów. To cyfra wiarygodna, jak na dziesięciolecie to niezbyt wielu. Z więźniów politycznych podlegały amnestii kobiety z dziećmi i ci, którym zostało jeszcze po parę miesięcy kary. W izolatorze górnouralskim na przykład na 200 więźniów wypuszczono jakiś tuzin, ale w trakcie operacji już pożałowano tej mizernej amnestii i zaczęto ją zamazywać. Niektórych zatrzymano, innym zamiast pełnej wolności dano minus, to znaczy ograniczenia prawa do osiedlenia się w szeregu miast. Machaliśmy ręką na tych rozważnych, którzy pośród nas byli i wyjaśniali, że właśnie dlatego siedzimy milionowymi masami, bo wojna się skończyła. Na froncie już nic po nas, na zapleczu jesteśmy niebezpieczni, na dalekich zaś budowlach, bez takich jak my, ani jedna cegła nie zostanie położona. Nie starczało nam samozaparcia, aby wniknąć, jeśli nie w okrutne zamiary, to przynajmniej w gospodarcze kalkulacje Stalina. Któż to teraz po demobilizacji chciałby porzucić rodzinę, dom i jechać na Kalymę, na Workutę, na Syberię, gdzie nie ma jeszcze ani dróg, ani domów? Była to już prawie tylko kwestia zlecenia dla komisji planowania, dać MWD cyfry kontrolne, żeby wiedzieli, ilu mają wsadzić. Amnestia. Wspaniałomyślnej i szerokiej amnestii oczekiwaliśmy i pragnęliśmy jej. A podobno w Anglii nawet na rocznicę koronacji, to znaczy co roku, jest amnestia. Amnestia dla wielu politycznych ogłoszona była także na 300-lecie panowania Romanowów. Więc czy można uwierzyć, że teraz, po zwycięstwie na miarę stulecia i nawet więcej niż stulecia, stalinowski rząd będzie tak małostkowy i tak mściwy, żeby pamiętać o każdym potknięciu się, każdym poślizgnięciu każdego ze swoich nędznych poddanych? Jest to prawda prosta, lecz dochodzi się do niej przez cierpienie. Błogosławione są nie wojny zwycięskie, lecz przegrane. Zwycięstwa potrzebne są rządom, klęski ludom. Po zwycięstwie chce się dalszych zwycięstw. Po klęsce chce się wolności i zwykle się ją zdobywa. Klęski potrzebne są ludom tak jak cierpienia i nieszczęścia poszczególnym ludziom zmuszają do pogłębienia życia wewnętrznego, do wzniesienia się w życiu duchowym na wyższy poziom. Połtawska wiktoria była dla Rosji nieszczęściem. Pociągnęła za sobą 2 stulecia wielkich napięć, spustoszeń, ograniczeń wolności i coraz to nowych wojen.
Klęska poltawska okazała się dla Szwedów zbawienna. Straciwszy ochotę do wojen, Szwedzi uczynili swój kraj najbardziej kwitnącym i wolnym w Europie. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do dumy z powodu naszego zwycięstwa nad Napoleonem, że uchodzi naszej uwagi, iż właśnie dzięki temu chłopi nasi nie zostali wyzwoleni o pół wieku wcześniej. Francuska okupacja nie groziła zaś Rosji realnie, a wojna krymska przyniosła nam wolność. Tej wiosny wierzyliśmy w amnestię, ale wcale nie byliśmy tu oryginalni. Gdy pomówi człowiek ze starymi więźniami, to stopniowo staje się dla niego jasne, że tęsknota za zmiłowaniem i wiara w zmiłowanie nigdy nie opuszcza szarych murów więziennych. Dziesięciolecie po dziesięcioleciu rozmaite potoki aresztanckie zawsze czekały i zawsze wierzyły. To w amnestię, to w nowy kodeks, to w ogólną rewizję spraw. I pogłoski te zawsze z pełną wprawy ostrożnością podtrzymywane były przez organy. W związku z każdą rocznicą października, śmierci lub urodzin Lenina, dniem zwycięstwa, dniem Armii Czerwonej, dniem Komuny Paryskiej, każdą nową sesją WCIK, zakończeniem każdej pięciolatki, z każdą sesją plenarną Sądu Najwyższego, zawsze wyobraźnia aresztancka oczekiwała zesłania na ziemię anioła wolności. Im bardziej szalone były aresztowania, im szersze, homeryckie, nieogarnięte umysłem rzeki więźniów, tym większą wiarę w amnestię rodziły zamiast trzeźwości. Wszystkie źródła światła można w tym czy innym stopniu porównać ze słońcem. Słońce zaś nie da się porównać z niczym. Tak samo każda nadzieja w świecie da się porównać z nadzieją na amnestię. Tylko ta nadzieja nie da się z niczym porównać. Wiosną 1945 roku każdego przybysza cała cela pytała przede wszystkim, co słyszał o amnestii. A jeśli dwóch, trzech brano z celi z rzeczami, znawcy od razu zaczynali analizować ich sprawy i konkludowali, że to najlżejsze wypadki, że ich zabrano, bo idą na wolność. To jasne. Zaczęło się w wychodku, w łaźni, w tych więziennych urzędach pocztowych. Wszędzie nasi aktywiści szukali śladów i napisów dotyczących amnestii. I nagle w sławetnym fioletowym przedsionku butyrskiej łaźni w początkach lipca przeczytaliśmy wspaniałe proroctwo wypisane mydłem na fiołkowej glazurze wysoko nad głową, a więc jeden stanął drugiemu na barkach, żeby tylko napisu dłużej nie ścierano. Hurra! 17 lipca amnestia. Ileż była radości. Toć gdyby nie wiedzieli dokładnie, to by nie napisali. Wszystko, co w naszych ciałach biło, tęskniło, krążyło, teraz zamierało z raptownej radości na myśl, że zaraz otworzą się drzwi. Ale do miłosierdzia trzeba rozumu. W połowie lipca dozorca korytarzowy posłał pewnego starca z naszej celi do sprzątania klozetu i tam w cztery oczy, nie zdobyłby się na to przy świadkach, zapytał, patrząc ze współczuciem na jego siwą głowę, z jakiego artykułu, ojciec? Z 58. Ucieszył się stary, po którym płakały w domu trzy pokolenia. Nie podpadasz, westchnął strażnik. Bzdura, powiedziano w celi. Strażnik po prostu się nie zna. W tej celi siedział młody kijowianin, Walenty, nie pomnę nazwiska, o wielkich, pięknych, kobiecych oczach. Był steroryzowany śledztwem. Był to na pewno jasnowic, może tylko dzięki ówczesnemu swemu podnieceniu. Nie jeden raz krążył rankami po celi i mówił, dziś wezmą ciebie i ciebie, widziałem we śnie. I brali. Właśnie tych. Zresztą dusza więźnia tak skłonna jest do mistyki, że na jasnowidzenie reaguje prawie bez zdziwienia. 27 lipca Walenty podszedł do mnie. Aleksandrze, dziś kolej na nas. I opowiedział mi swój sen ze wszystkimi atrybutami snów więziennych, most nad ciemną strugą i krzyż. Zacząłem się pakować i dobrze zrobiłem. Po rannej herbacie wywołano nas obu. Cela żegnała nas serdecznymi życzeniami. Wielu było przekonanych, że idziemy na wolność. Z analizy naszych
lekkich spraw to właśnie wynikało. Człowiek może całkiem szczerze nie dawać temu wiary, nie pozwalać sobie na nią, bronić się ironią, ale rozpalone kleszcze, a goręczych nie ma na świecie, nagle ścisną mu duszę. A jeżeli to prawda? Zebrano nas ze 20 z różnych cel i z początku zaprowadzono do łaźni. Na każdym zakręcie życiowej drogi więzień przede wszystkim powinien przejść przez łaźnię. Mieliśmy tam dość czasu, chyba z 1,5 godziny, by zająć się zgadywaniem i porozmyślać trochę. Później dopiero nas, wyparzonych, rozmiękłych, poprowadzono przez szmaragdowy ogródek wewnętrznego butyrskiego podworca, gdzie ogłuszająco ćwierkały ptaki, były to chyba tylko wróble, zaś zieleń drzew wydawała się nieznośnie ostra oczom, co dawno już się od niej odzwyczaiły. Nigdy oczy moje z taką mocą nie wchłaniały zieleni listowia jak tej wiosny. I niczego w moim życiu nie widziałem, co podobniejsze byłoby do Bożego raju niż ten butyrski ogródek, a nie trzeba było więcej niż 30 sekund, aby przeciąć go asfaltową ścieżką. Doprowadzeni zostaliśmy na butyrski dworzec, czyli punkt przyjęć i ekspedycji aresztantów. Nazwa bardzo trafna. Ponadto główny westybul rzeczywiście przypomina tam dworzec, gdzie nas wpakowano do obszernego, szerokiego boksu. Panował w nim półmrok. Powietrze było czyste, świeże. Jedyne maleńkie okno umieszczone było wysoko, ale nie miało żelaznego kagańca. Wychodziło zaś na ten sam słoneczny ogródek i zza uchylonej ramy dochodził ogłuszający ptasi świergot, a w szparze kołysała się zielona gałązka, obiecująca nam wszystkim wolność i powrót do domu. Widzicie? Także w takim dobrym boksie nigdyśmy nie siedzieli, to nie przypadek. A wszyscyśmy podlegać mieli tylko OSO, czyli kolegium specjalne przy GPU NKWD. Znaczyć by to mogło, że siedzimy za jakieś bagatele. Przez 3 godziny nikt nami się nie interesował, nikt nie otwierał drzwi. Krążyliśmy po boksie i znużeni przysiadaliśmy na klinkierowych ławkach. A gałązka ciągle się chwiała. Wciąż chwiała się za uchylonym oknem i wróble przekrzykiwały się jak oszalałe. Nagle zajazgotały drzwi i wywołano jednego z nas, cichego buchaltera lat 35. Wyszedł. Drzwi znów się zamknęły. Jeszcze szybciej jęliśmy krążyć po dnie naszego pudełka. Wszystko nas piekło. Znów ten łoskot. Wywołano drugiego. Tamtego znów wypuszczono. Z twarzy jego uszło życie. Jego rozwarte oczy były ślepe. Niepewnymi ruchami, chwiejnym krokiem przesuwał się on po gładkiej podłodze boksu. Kontuzja? Dostał po głowie dechą do prasowania? No i co? Pytaliśmy truchlejąc. Jeśli nie wstał właśnie z elektrycznego krzesła, to w każdym razie dostał wyrok śmierci. Głosem obwieszczającym koniec świata buchalter wykrztusił. 5 lat. I znów zagrzmiały drzwi. Tak szybko wracali, jakby ich wyprowadzono do wychodka za małą potrzebą. Ten wrócił rozpromieniony. Na pewno dostał zwolnienie. No. Skupiliśmy się przy nim, a nadzieja znów w nas wstąpiła. Zamachał ręką, dusząc się ze śmiechu. 15 lat. To było zbyt niedorzeczne, żeby człowiek mógł od razu uwierzyć. W stacji pomp. W sąsiednim boksie butyrskiego dworca, w ogólnym znanym boksie kipiszowym, rewidowano tam przybywających aresztantów i duże wymiary sali pozwalały 5-6 strażnikom obrabiać do 20 zeków w jednej partii. Teraz nie było nikogo. Grubo ciosane stoły rewizyjne były puste i tylko z boku, pod lampą, siedział przy małym, dostawionym stoliku schludny, czarnowłosy major NKWD. Wyraz cierpliwej nudy,
oto, co było wypisane na jego twarzy. Tracił czas na próżno, zeków wprowadzano i wyprowadzano pojedynczo. Zebrać podpisy można było znacznie prędzej. Wskazał mi taborecik po drugiej stronie stołu, zapytał o nazwisko. Z prawej i lewej strony kałamarza leżały przed nim stosiki białych papierków jednakowej wielkości, po pół arkusika tego formatu właśnie, jakiego używają w administracji domu na zaświadczenia opałowe, a w urzędach na upoważnienia do zakupu materiałów biurowych. Major przewertował prawy stosik, znalazł papierek mnie dotyczący. Wyciągnął go, odczytał tekst pośpiesznie i obojętnie. Zrozumiałem, że dostałem 8 lat i natychmiast zaczął na odwrocie pisać wiecznym piórem, że decyzję zakomunikowano mi takiego a takiego dnia. Serce mi nie zabiło nawet na pół taktu prędzej. Takie to wszystko było zwyczajne. To miał być mój wyrok, decydujący, przełomowy punkt mojego życia? Chciałem nawet się przejąć, odczuć głębiej ten moment, ale nie dawałem rady. A major już podsunął mi arkusik odwrotną stroną i uczniowska obsadka za 7 kopiejek z marną stalówką, z paprochem wyłowionym z kałamarza już leżała przede mną. Nie, muszę przeczytać sam. No co, ja bym was oszukiwał? Leniwie odparł major. No dobrze, czytajcie. I niechętnie wypuścił kartkę z palców. Obróciłem ją i zacząłem studiować specjalnie powoli, nawet nie słowo po słowie, tylko litera po literze. Napisane to było na maszynie, ale miałem w ręku nie pierwszy egzemplarz, tylko kopię. Wyciąg z werdyktu OSO NKWD ZSSR z 7 lipca 1945 roku. Numer. Następnie wszystko to było podkreślone linią kropkowaną i taką samą kropkowaną przedzielone pionowo. Rozpatrzono akt oskarżenia takiego a takiego, imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania. Postanowiono orzec wobec takiego a takiego, imię, nazwisko, za agitację antysowiecką i próbę utworzenia antysowieckiej organizacji karę 8, słownie 8, lat obozu pracy poprawczej. Za zgodność, sekretarz. Więc miałem się pod tym po prostu podpisać i wyjść w milczeniu? Spojrzałem na majora, czy mi czegoś nie powie, czy nie wyjaśni. Nie, nie miał zamiaru. Już nawet skinął na strażnika stojącego w drzwiach, aby wprowadził następnego. Chcąc dodać tej chwili chociaż trochę znaczenia, powiedziałem z akcentem tragizmu. Ale to przecież okropne. 8 lat? Za co? I sam usłyszałem ton fałszu w tych słowach. Ani ja, ani on nie znajdowaliśmy tu nic okropnego. O, tu, jeszcze raz wskazał mi major, gdzie mam się podpisać. Złożyłem podpis. Nie wiedziałem po prostu, co by tu jeszcze zrobić. Pozwólcie więc, że napiszę tu u was odwołanie. Przecież wyrok jest niesprawiedliwy. W ustawowym trybie, mechanicznie skwitował major moje słowa, kładąc papierek na lewą kupkę. Wyjść, rozkazał mi strażnik. I wyszedłem. Okazało się, że nie byłem bardzo pomysłowy. Georgij Tenno, któremu co prawda dano papierek na 25 lat, tak odpowiedział. Przecież to dożywocie. Za dawnych lat, kiedy człowieka skazywano na dożywocie, to biły werble, zbierał się tłum, a tu jak kwitek na mydło, 25 i odmaszerować. Arnold Rapoport wziął pióro i napisał na odwrocie. Protestuję kategorycznie przeciw terrorystycznemu, bezprawnemu wyrokowi i żądam natychmiastowego zwolnienia. NKWD-zista z początku czekał cierpliwie, po przeczytaniu zaś powyższego rozgniewał się i porwał cały papier razem z protestem. Nie szkodzi, werdykt pozostał w mocy, przecież to była tylko kopia. A Wiera Korniejewa oczekiwała 15 lat i z radością wyczytała z papierka, że dostała tylko 5. Zaśmiała się swoim promiennym śmiechem i podcyfrowała kartkę szybciutko, żeby jej ktoś nie zabrał. Oficer zapytał nieufnie. Czyście aby zrozumieli, co tu wam przeczytałem? Tak, tak, bardzo dziękuję. 5 lat obozu pracy poprawczej. Janusz Rozhasz był Węgrem.
Werdykt na 10 lat przeczytano mu w korytarzu po rosyjsku i nie zatroszczono się o przekład. Podpisał i nie zrozumiał, że to był wyrok. Długo później oczekiwał rozprawy sądowej. Jeszcze później w obozie przypomniał sobie z trudem ten